Jak często zdarza ci się myśleć, że twoje życie ma kres, że w końcu umrzesz i stąd odejdziesz? Może myślisz o tym ciągle i nawet się tego boisz, a może nie pamiętasz, kiedy zadałeś sobie właśnie takie pytanie lub zdałeś sobie z tego sprawę. Porozmawiamy dzisiaj o śmierci, o umieraniu i o tym, jak ze śmierci można zrobić swojego sprzymierzeńca. Jak można wykorzystać śmierć do tego, żeby wbudować ponadprzeciętną skuteczność w każdej dziedzinie życia bez obawiania się tej śmierci i bez stresu z tym związanego. W takim razie pozdrowienia z mroźnej północy i zapraszam Cię w kolejną niesamowitą podróż po meandrach ludzkiego umysłu oraz różnych pułapkach myślowych, w które bardzo często jako ludzie wpadamy, a które ograniczają nasz potencjał. Jako ludzie mamy taką tendencję do myślenia, że mamy naprawdę dużo czasu. Szczególnie jeżeli mamy 20, 30 czy nawet 40 lat, mamy takie przekonanie, że całe życie jeszcze przed nami, że zdążymy wszystko zrobić i że nie ma za czym tak naprawdę gonić. Innymi słowy, po prostu przyjmujemy za fakt, że czeka nas przynajmniej jeszcze drugie tyle albo nawet trzy razy tyle życia, czy nawet jeszcze więcej i po prostu śmierć jest czymś zupełnie odległym. Szczególnie, że żyjemy w naprawdę komfortowych i wspaniałych czasach, gdzie nie trwają wojny, przynajmniej w naszym pięknym kraju, gdzie służba zdrowia jest na przyzwoitym poziomie, także nie umiera się na podstawowe choroby i generalnie nasz standard życia czy higiena życia jest ok, a na ulicy jest małe prawdopodobieństwo, że nas zabiją po zmroku wracając do domu. Dlatego myśli o śmierci są zwykle nieobecne. I teraz sama myśl o śmierci może wydawać się bardzo pompatyczna, ostateczna i zakrawać o różne filozoficzne aspekty, jednakże dokładnie to zjawisko dzieje się nawet w najmniejszej skali. Zobacz, że kiedy budzisz się rano, to często masz taką tendencję do myślenia, ach, cały dzień jest przede mną i z pewnością, ze spokojem wykonam wszystkie plany, więc zaczynasz dzień raczej lekko, nie spinasz się, wolisz dać sobie tą chwilę na zjedzenie śniadania, na spacer czy cokolwiek robisz, na zrobienie kawy i niespiesznie zaczynasz zajmować się różnymi rzeczami. Potem twoją uwagę rozprasza współpracownik, telefon, Instagram, ale koło południa masz nadal mnóstwo czasu, przecież jeszcze popołudnie, jeszcze wieczór wszystko robisz ze spokojem i tak dzień mija, aż w końcu nadchodzi wieczór i okazuje się, że nie wystarczy tego czasu. Próbujesz nadgonić albo zostawiasz to na jutro, bo przecież masz cały dzień. I tak samo wygląda tydzień, początek tygodnia, o ile ja zrobię w tym tygodniu, początek miesiąca, początek kwartału, czy w końcu początek roku. Tutaj dochodzimy w ogóle do koncepcji postanowień noworocznych. Ile razy planowaliśmy sobie wielkie czyny, wielkie zmiany i wielkie projekty na początku roku? W styczniu byliśmy pełni entuzjazmu, ale na koniec stycznia już zaczynamy zostawać w tyle, ale mamy przecież cały rok. W połowie roku już często nawet nie pamiętamy dobrze, o co nam chodziło, wszystkie plany się rozwodniły, ale jeszcze prawdopodobnie się coś wydarzy, co zmieni wszystko i w końcu na koniec roku okazuje się, że niewiele zostało zrobione i jest to trochę gorzkie, no bo kończy się rok, przychodzi czas rozliczenia się ze sobą, podsumowania, jak ten rok wyglądał i remedium na ten ból jest kolejny. Wielki plan, który na pewno zrealizujemy już w kolejnym roku. Zobacz, że dzieje się to ciągle. Na każdy kolejny dzień masz wielki plan, na każdy kolejny miesiąc, na każdy kolejny rok i nigdy tak naprawdę się to nie spełnia. Dlaczego się tak dzieje? Jeżeli miałeś kiedyś okazję pracować w jakiejś większej organizacji, na przykład korporacji, to może zauważyłeś, że kiedy przychodzi właśnie koniec roku, to firmy potrafią generować 200, 300 czy nawet 400% normy, nadrabiać wszystkie targety, jednakże jest to okupione ogromnym stresem, frustracją i nieprzespanymi nocami. Jednak jest możliwe produkować więcej niż kiedykolwiek, ponieważ mamy właśnie jakiegoś rodzaju deadline, mamy ten mityczny koniec roku, przed którym musimy się wyrobić z zamknięciem wszystkich spraw. Tylko dlaczego ten koniec roku w naszej zbiorowej jakby świadomości czy nieświadomości jest takim momentem rozliczeń? A takim momentem rozliczeń nie jest każdy koniec dnia, koniec tygodnia, koniec miesiąca, czy nawet koniec każdego bloku pracy.
I tutaj dochodzimy do właśnie ważnej kwestii, czym w ogóle jest deadline. Deadline z angielskiego są dwa słowa dead, czyli śmierć, i line, czyli linia. I tu wracamy do tematu naszej śmierci. Śmierci, z którą możemy się zaprzyjaźnić. I ze śmiercią, w przeciwieństwie do kalendarza, jest pewien problem, ponieważ nie możemy być pewni, kiedy śmierć przyjdzie. Oczywiście możemy robić pewne założenia na bazie tego, gdzie przyszliśmy na świat, jak wygląda nasz stan zdrowia, w jakim jesteśmy wieku, jaka płeć, jakie choroby przebyte i tak dalej, i tak dalej. Jednak jutro tak naprawdę nie jest pewne. Nikt nie jest w stanie do końca określić tego, kiedy umrze, kiedy zakończy to swoje ludzkie wcielenie tutaj. Więc koniec roku jest pewny. Na pewno wydarzy się w którymś konkretnym dniu, 31 grudnia. Natomiast śmierć może przyjść w każdym momencie. Może przyjść za 50 lat, może przyjść jutro. I mówi się właśnie, że jedynie dwie rzeczy są w życiu pewne, czyli podatki oraz śmierć. Jednakże o ile wszyscy podatki przyjmujemy jako fakt, przed którym nie uciekniemy, tak w przypadku śmierci wszyscy wolimy raczej o tym nie myśleć i zakładać, że tego czasu zostało naprawdę bardzo dużo. Dlaczego się tak dzieje? Ze względu na pewien mechanizm, który nazywamy ego. Nasze ego tak naprawdę nie lęka się śmierci, a końca siebie samego, czyli końca pewnego konstruktu, który zwykliśmy nazywać ja. To, w co wierzymy, że tym jesteśmy. I tak naprawdę, kiedy myślimy o śmierci, nie myślimy do końca o śmierci fizycznego ciała, czyli pewnego nosiciela naszego ego, tylko myślimy właśnie o śmierci samego ego, czyli o końcu tego, co nazywam ja, o końcu mojej osobowości, moich myśli, moich emocji, mojego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Ego jest taką konstrukcją, która ma za zadanie chronić nas przed większym cierpieniem, niż jest to niezbędne. Dlatego ego bardzo lubi nie zwracać uwagi czy nie zauważać pewnych oczywistych kwestii, które widzimy z boku, ale które niełatwo jest dostrzec w sobie. Przykładem tego jest to, czego na pewno doświadczyłeś w życiu, czyli widzisz, że twój przyjaciel pakuje się w problemy. Ten związek nie ma prawa wyjść, albo ten pomysł nie ma prawa wyjść, a szczególnie z takim podejściem, jakie ma. I możesz tłumaczyć, możesz pokazywać, ale gość tego zupełnie nie widzi. Potem okazuje się, że miałeś rację. I na odwrót, pewnie kiedyś się zdarzyło, że ktoś z boku widział, w co się pakujesz. Tobie się wydawało, że zupełnie inaczej i wydawało ci się, że wszyscy dookoła są źli, że coś ci mówią, a tak naprawdę to dotyczyło ciebie i okazało się, że twój przyjaciel czy znajomy miał rację. To właśnie pokazuje, jak działa ego. Ego projektuje różne rzeczy na świat wewnętrzny, dzięki czemu nie musimy się konfrontować z brutalną prawdą na własny temat i przez to też mamy tendencję ogólnie jako ludzie do uciekania przed różnymi kwestiami. Do uciekania na przykład od myślenia o śmierci, od akceptowania tego, że jest jakiś koniec i co więcej, równie dobrze może się on wydarzyć jutro, na przykład na przejściu dla pieszych. Dokładnie z tego samego powodu nasze ego, czy ogólnie nasz umysł bardzo lubi zaspokajać sobie pewne potrzeby, czy uciekać od pewnych rzeczy tu i teraz, nie zwracając bardziej uwagi na długofalowe skutki swojego zachowania. Dlatego na przykład łatwiej sięgnąć po pączka tu i teraz, żeby lepiej się poczuć, niż zwrócić uwagę na to, że codzienne jedzenie pączków przez 5 lat może sprawić, że twój cukier nie będzie w odpowiednim miejscu, a twoja sylwetka nie będzie taka, na którą z przyjemnością patrzysz w lustro. Innymi słowy, ciągłe uciekanie od faktu nieuchronnego końca naszego życia, końca, który się może wydarzyć w każdym momencie, jest postawą ucieczkową, a my chcemy wykształcić sobie dokładnie postawę odwrotną. Postawę, w której konfrontujemy się z niewygodnymi faktami, ponieważ to jest jedyna postawa, która pozwala osiągnąć wolność i pozwala budować pożądane rezultaty. Przestajemy żyć w iluzji, a zaczynamy operować na faktach. Zobacz, że wszystko, o czym mówimy, tak naprawdę jest pewnego rodzaju konceptem, który wytworzył umysł. Takim konceptem jest koniec roku czy początek roku, według którego większość społeczeństwa żyje. Nawet jeżeli nie robimy specjalnych postanowień noworocznych, to jednak koniec roku coś oznacza, hucznie go obchodzimy lub robimy właśnie rozliczenia, postanawiamy różne rzeczy i czekamy często na ten koniec roku, żeby podjąć nowe
działania. I skoro jest to jedynie umowa społeczna, która polega na, która jest oparta na kalendarzu i nie istnieje obiektywnie nic takiego jak koniec roku, po prostu umówiliśmy się, że w którymś momencie, kiedy Ziemia okrąża Słońce, to jeden moment to jest początek roku, to możemy wybrać sobie każdy inny koncept, nie musimy na nic czekać. Więc pamiętając o niepewności naszej egzystencji, dlaczego nie mielibyśmy stwierdzić, że każdy koniec czegokolwiek jest tak samo ważny jak koniec roku, koniec każdego bloku pracy, koniec każdego dnia, koniec każdego tygodnia, koniec każdego posiłku. Cokolwiek wymyślisz, cokolwiek jest potrzebne tobie, jest wpójne w twoją ścieżką, może być takim momentem, w którym dochodzi do rozliczenia, dochodzi do wniosków i do podjęcia innych decyzji. Nie musimy być niewolnikiem myślenia w kategorii lat dzięki temu podejściu. Kiedy podejdziemy do tego w taki sposób, okazuje się, że każdy moment jest szalenie istotny i żaden moment nie jest bardziej istotny od innego i możemy podejść do tego z odpowiednim poczuciem właśnie ważności. A to sprawia, że zaczynamy działać niezależnie od tego, jak wygląda nasza motywacja w danym momencie. I oczywiście pułapką całego modelu jest popadnięcie w lęk przed śmiercią. I absolutnie nie o to mi chodzi, żeby teraz w każdej chwili drżeć o to, że ten dzień czy ta minuta może być ostatnią, ponieważ takie podejście miałoby dokładnie odwrotny skutek, odwrotne działanie niż to, którego potrzebujemy. Jeżeli przez cały czas lękamy się śmierci, to tak naprawdę gramy po to, żeby nie przegrać, nie umrzeć, a nie po to, żeby wygrać, czyli wieść jeszcze pełniejsze życie dzięki temu, że rozumiemy jego ulotność i rozumiemy, że życie wcale nie jest pewne. To nie jest życie w lęku i napięciu, tak jak to się dzieje na przykład na koniec roku, kiedy pojawiają się deadline'y, tylko jest to życie wypełnione poczuciem ważności, priorytetami i życie, w którym doceniamy każdą chwilę. Życie, w której każda minuta, każda sekunda jest tak samo ważna i istotna i w którym każda chwila, każda sytuacja jest jedynie treningiem. Treningiem samego siebie i drogą do tego, żeby w pełni żyć. Właśnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że to istnienie wcale nie jest pewne i nie mamy nieograniczonego czasu na to, żeby osiągnąć rezultaty, które chcemy osiągnąć, czy żeby czuć się tak, jak chcemy się czuć. W miejsce właśnie takiego życia, jakbyśmy byli zupełnie nieśmiertelni i mieli nieskończoną ilość czasu na kolejne próby i błędy, czy na niepodejmowanie działań. W tym ujęciu życie staje się naprawdę proste. Możemy usiąść i zadać sobie pytanie, czego chcemy doświadczyć w tym właśnie wcieleniu. I kiedy zdecydujemy, czego chcemy doświadczyć, nawet nie wiedząc, jak dokładnie to osiągnąć, możemy wziąć całkowitą odpowiedzialność za siebie i zrozumieć, że czy faktycznie będzie nam dane tego doświadczać, czy będzie nam dane w ten sposób żyć, zależy tylko i wyłącznie od nas i to jest nasza odpowiedzialność, żeby zbudować sobie takie warunki, aby to faktycznie było możliwe. I nie ma żadnej gwarancji, że to się uda i nie ma też żadnej gwarancji, że wystarczy nam czasu, aby żyć w taki sposób, w jaki chcemy żyć. I dlatego właśnie jest to tak szalenie istotne, żeby zaakceptować te warunki, zrozumieć, że życie jest ograniczone i niepewne i dzięki temu każdą sekundę, każdą minutę poświęcić temu, co jest naprawdę ważne, co przybliża nas do tego, czego chcemy doświadczać. Czegoś, co jest spójne z naszym sercem. Życia na własnych zasadach. Robienia tego, w co się wierzy i robienia tego, co jest bliskie naszemu sercu. Kiedy w taki sposób do tego podejdziemy, to zrozumiemy, że jedyne sensowne podejście to jest kierowanie życia na zasadzie priorytetów oraz pytań, czy to, czym się zajmuję, faktycznie jest najistotniejsze, najważniejsze, czy właśnie temu warto poświęcić tą chwilę. Dzięki temu doskonale rozumiemy wartość naszego czasu. To nie jest lęk, a akceptacja warunków, akceptacja tego, że życie jest dzisiaj, ale nie wiemy, czy będzie jutro. Kiedy wpadamy w tą pułapkę myślenia w kategorii lat, że dopiero kiedyś, za wiele lat, kiedy coś się wydarzy, to życie będzie dobre i wartościowe, to przez to właśnie zapominamy, że to, co ma największe znaczenie, to jest ta chwila obecna, bo jedynie chwila obecna jest pewna, bo faktycznie się toczy. I teraz zobacz, że akceptacja śmierci pozwala pełniej żyć.
A lęk przed śmiercią ma dokładnie odwrotny efekt. Kiedy lękamy się śmierci, boimy się ryzykować, boimy się pewne rzeczy robić, kurczymy się, ograniczamy się i trzymamy się w klatce. Natomiast właśnie ta niepewność sprawia, że w zupełnie innego poziomu podejmujemy decyzje, decydujemy się robić inne rzeczy, działać w inny sposób i dzięki temu możemy pełniej żyć. I z tego poziomu możesz zobaczyć, że ograniczenie czasu życia, ograniczenie w przestrzeni może być traktowane jako właśnie ograniczenie, jako blokada, ale z drugiej strony możemy to wykorzystać jako dźwignię. Bo zobacz, że gdybyśmy mieli całkowitą pewność co do tego, że będziemy istnieć wiecznie, niezależnie czy bylibyśmy nieśmiertelni w tym ciele, czy mielibyśmy całkowitą pewność, że możemy się odradzać, mieć różne wcielenia, żyć w różnych czasach, czy nawet w różnych światach. Gdybyś miał całkowitą tego pewność, to nie do końca mielibyśmy motywację do tego, żeby za czymś gonić. A w gonitwie za różnymi rzeczami nie chodzi o to, żeby się od nich uzależniać i liczyć na to, że kiedy już coś zdobędę, to się będę lepiej czuł, bo to prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy i doświadczyło tego mnóstwo osób, które na przykład odniosły sukces i nawet tego nie zauważyły. Tylko chodzi o to, że ta droga, ta pogoń prowadzi nas do tego, czy wmusza nas do tego, by się rozwijać. A jedyna droga do szczęścia płynie właśnie poprzez pracę wewnętrzną, poprzez poznanie siebie, zrozumienie, jak działa umysł, i to szczęście, za którym wszyscy gonią, są po prostu pewnym stanem wewnętrznym, który jest niezależny od stanu zewnętrznego. Jednak żeby się tego wszystkiego nauczyć, potrzebujemy mieć jakiś kontekst, potrzebujemy mieć jakiś trening, jakieś punkty odniesienia, czyli przechodzić przez życie, układać sprawy, osiągać pewne rezultaty i robić to przede wszystkim świadomie. I zrozumienie tego elementu z kolei możemy przenieść na każdą dziedzinę życia, bo w wielu miejscach trafiamy na przeszkody, na blokady, na rzeczy, które wydają się być ograniczeniami. I podobnie jak śmierć, która mogłaby być tak traktowana, kiedy uczymy się traktować jako sprzymierzeńca, pomoc i dźwignię, tak samo możemy potraktować każdą inną przeciwność w naszym życiu. To, z jakiego środowiska się wywodzimy, to, w jakiej rodzinie przyszliśmy na świat, to, w jakiej sytuacji jesteśmy teraz, to, co dzieje się teraz na świecie, ceny, polityka, gospodarka, inni ludzie. Wszystko to możemy traktować jako ograniczenie i blokadę w rozwoju, albo z drugiej strony możemy się zastanowić, w jaki sposób wykorzystać to jako dźwignię, w jaki sposób daje mi to inną perspektywę patrzenia, w jaki sposób mnie to popycha do innych pytań, innych działań, prowokuje do podejmowania innych decyzji i nadaje tą unikalną perspektywę patrzenia na różne sprawy. I znów wracamy do tego, że wszystko jest konceptem, a więc mam pełną wolność do tego, żeby wybrać taki koncept, którego powoduje, którego potrzebuję. Dla jednego to, co jest ograniczeniem, dla drugiego może być dźwignią i tak samo może być dla ciebie. I właśnie w takim sensie śmierć może być sprzymierzeńcem, nauczycielem i przyjacielem. Jednak dlaczego żyjemy w trybie domyślnym w sposób, w jaki żyjemy? Ponieważ jesteśmy głęboko warunkowani od najmłodszych lat na lęk przed porażką, przed bólem i przed cierpieniem. Dlatego sobie folgujemy i dlatego mamy tendencję do uciekania od tego, co faktycznie mogłoby nam dać wolność. No bo zobacz, co by się wydarzyło, gdybyś się rozliczył z każdego dnia, z każdej minuty, z każdej godziny, z każdego bloku pracy, z każdego tygodnia. Gdybyś zadał sobie te pytania, czy faktycznie to jest to, czym się chcę zajmować, czy faktycznie to było warte tego, czy gdybym miał jutro nie otworzyć oczu, to czy byłbym zadowolony z tego dnia? Czy gdybym jutro miał nie otworzyć oczu, to czy jestem zadowolony z życia, które przeżyłem do tej pory? Czy gdybym miał jutro nie otworzyć oczu, to czy to był dobry ostatni dzień? I gdybyś zaczął sobie zadawać takie pytania i traktowałbyś każdy moment swojego życia z taką niesamowitym poczuciem ważności, pojawiłoby się mnóstwo gorzkich myśli na temat twojego zaangażowania, na temat twoich wyborów, na temat twojej siły lub słabości i tak dalej, i tak dalej. I to są gorzkie wnioski, jednakże warto pamiętać o tym, że one są gorzkie jedynie dla naszego ego, dla naszego systemu obronnego. Kiedy rozpoznamy, co tak naprawdę cierpi z tego powodu, a co można zyskać, będzie dużo łatwiej podejmować znowu trafne decyzje, zaangażować się w to życie i zacząć traktować je z wielką przyjemnością, rozkoszą i grać po prostu w tą grę, tak jak gdyby to była tylko i wyłącznie gra. Pokazałaby nam się brudna prawda, a poznanie tej brudnej prawdy
jest jedyną drogą do wolności i rozwinięcia pełnego potencjału, bo zaczynasz wtedy działać na faktach, a nie na wyobrażeniach na własny temat. A te wszyscy lubimy sobie bardzo rozbudowywać, rozwijać i wszystkim nam się wydaje, że jesteśmy naprawdę wspaniali, świetnie sobie radzimy i że tak naprawdę w naszych warunkach lepiej się nie da. A to właśnie takie podejście pozwala to zweryfikować, czy na pewno tak jest. A to jest przecież ostatecznie w Twoim interesie, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie masz rację, czy może się mylisz na własny temat i na temat świata, bo jeśli się mylisz, to może się okazać, że możesz po prostu żyć lepiej i lepiej się czuć. Dopóki tego nie widać, to żyjemy właśnie w tej iluzji, która po prostu nas więzi. I na koniec, oczywiście, jeżeli zaczniesz sobie zadawać takie pytania, czy gdyby to był ostatni dzień mojego życia, to czy chciałbym tak żyć, chciałbym go tak przeżyć, czy jestem zadowolony ze swojego życia, mogą tutaj się pojawić różne odpowiedzi. Jadąc tutaj do studia, Spotify podrzucił mi kawałek PZ-a, gdyby jutra miało nie być, bodaj tak się ten kawałek nazywa. I tam PZ nawija o tym, że gdyby jutra miało nie być, to zrobiłby różne rzeczy. Zakosiłby parę baniek, zakosiłby luksusowe auto, porwałby tam jakąś dziewczynę i dobrze by z nią spędził czas i generalnie rozwaliłby po prostu system i na koniec jeszcze wypiłby litra dobrej łychy. Czyli w ogromnym skrócie zaatakowałby wszystko to, z czym się nie zgadza, sięgnąłby ręką po wszystko to, co jest zakazane lub co było odległe i oddałby się fizycznej rozkoszy. I ja pewnie, gdybym zadał sobie takie pytania wiele lat temu, to odpowiedź byłaby bardzo podobna. I co z tym zrobić? Dzisiaj już wiem, że warto patrzeć na sprawy odrobinę głębiej. I kiedy przyjrzymy się tego typu wizji, co bym zrobił, gdyby to miał być ostatni dzień mojego życia, to warto sobie zadać pytanie, jakie uczucia by wywołało to, co miałbym zrobić. I zobacz, że kiedy przyjrzymy się tego typu destrukcyjnej wizji, to odkryjemy, że tego typu działanie pozwoliłoby nam poczuć wolność, poczuć niezależność i przestać czuć się bezradny i bezsilny wobec systemu i do tego pozwoliłoby to nam się poczuć kochanym czy pożądanym, po prostu, że mamy moc, mamy władzę przede wszystkim do decydowania o sobie i nie musimy już robić tego, co nam się narzuca. I to jest przepotężny wniosek i kiedy sobie to uświadomimy, to możemy to wykorzystać w sposób naprawdę bardzo konstruktywny. No bo jeżeli to jest największa chęć czy największa ciągota naszego serca, to znaczy, że tak się właśnie w tej rzeczywistości czujemy. Przymuszani, zniewoleni, bezradni i bezsilni. I teraz właśnie zobacz, że kiedy rozumiesz, że życie jest niepewne, że jutra może nie być, to czy nie warto poświęcić każdej chwili, żeby w swoim życiu mieć więcej wolności, miłości, mocy i niezależności? Co możesz zrobić w tym momencie, żeby twoje życie wyglądało inaczej? Bo nikt nigdy nie przyjdzie tego naprawić. Nigdy nie pojawi się żaden nowy system i ustrój polityczny, który zapewni wszystkim życie w wolności i szczęściu. Nigdy nie będą idealne warunki gospodarcze do tego, żeby to zrobić. Nigdy inni ludzie nie będą do ciebie przychodzić i po prostu stawać na głowie, żeby tobie było dobrze. Jedyną osobą, która może wykreować taką rzeczywistość dla ciebie, jesteś ty sam lub ty sama. I zobacz, jakiej potężnej lekcji udzieliła nam właśnie śmierć i pytanie, co bym zrobił dzisiaj, gdyby jutra miało nie być. I właśnie w to wierzę, że temu warto poświęcić swoje życie. W tym pytaniu, czego chcesz doświadczyć, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, jakie chcesz mieć auto, jakie chcesz mieć samochód, czy jakie chcesz mieć wakacje, tylko chodzi o to, jak się chcesz czuć w swoim życiu. Jakie emocje, stan wewnętrzny ma twoje życie wypełniać. I wierzę w to, że uwzględniając właśnie śmierć i niepewność, kiedy ona przyjdzie, traktując każdą chwilę z największą uważnością i ważnością, warto każdą chwilę poświęcić temu, żeby cały czas zbliżać się do tego stanu, kreować dla siebie właśnie takie życie, gdzie masz wolność, bezpieczeństwo, miłość, moc, władzę, możliwości i co więcej można zrobić tak naprawdę, jeżeli na to z tej strony popatrzymy. A warto pamiętać o tym, że nasz świat, ten, w którym teraz żyjemy, nigdy nie dawał więcej możliwości do tego, niż jest teraz.
nie ma podziału na klasy, cała wiedza ludzkości jest dostępna z poziomu telefonu w twojej kieszeni. Możesz nauczyć się wszystkiego, możesz zrobić ze swoim życiem wszystko, możesz uzdrowić wszystkie swoje demony, możesz się wytrenować, masz narzędzia, możesz zrobić wszystko i nikt nie zapuka do twoich drzwi, kiedy zaczniesz się uwalniać, żeby cię ściągnąć z powrotem do klatki. Bo jedyna klatka istnieje tutaj w naszej głowie. Jedyne, co nas ogranicza, to nasze własne lęki i przekonania na temat tego, że coś jest niemożliwe albo coś jest niemożliwe dla mnie. Lęki, że się nie uda, że ktoś coś powie, że ktoś ci coś zrobi. To są jedyne narzędzia, za pomocą których system trzyma nas w miejscu i tak naprawdę systemu nie ma nigdzie indziej niż tutaj pod naszą kopułą. Więc to jest podejście, które ci proponuję i jeżeli przemyślisz to po swojemu, to myślę, że dojdziesz do bardzo podobnych wniosków albo do wniosków, które będą po prostu bardziej spójne z tobą. Świetnym narzędziem na koniec będzie nadanie temu wszystkiemu wyższego sensu. I kiedy byłem młody, bardzo, bardzo mi pomogła koncepcja pochodząca z mitologii nordyckiej. I patrząc już po wielu latach zaznajomienia z tym systemem, cały czas dostrzegam kolejne warstwy, jak genialne to jest. Mówię tutaj o niczym innym jako Walhali. Wikingowie wierzyli w to, że jeżeli przeżyją życie w sposób chwalebny, taki, który dostarczy dużo rozrywki bogom, którzy obserwują nasze tutaj poczynania na ziemskim padole, to tacy wojownicy zostaną zaproszeni do wielkiej hali Odyna, gdzie będą mogli ucztować i walczyć do końca dziejów, do momentu, kiedy nastanie Ragnarok, czyli zmierzch bogów, ostateczna bitwa pomiędzy siłami boskimi i siłami chaosu, z której wyłoni się zupełnie nowy świat. Więc zobacz, że kiedy nadamy sobie jeszcze temu jakiś wyższy sens, to okazuje się, że dużo łatwiej jest podejmować różne decyzje, zainspirować się do tego, by zrobić ze swoim życiem coś niesamowitego, wziąć sprawę we własne ręce i po prostu napisać taką sagę ze swojego życia, którą sami chcielibyśmy przeczytać, zamiast ciągle konsumować historię sukcesu innych czy historię o innych bohaterach. Także zostawiam cię z tymi przemyśleniami. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz i czy ze śmiercią jesteś już na ty. Zapraszam cię też do śledzenia tego kanału. Zostaw dzwonek, zostaw subskrypcję. Będzie tutaj więcej tego typu materiałów. Dzięki ci, że tutaj jesteś. Trzymam za ciebie kciuki i do zobaczenia w przyszłości.